Okay, so there's one other topic which I'd like to talk about this evening. Jest jeszcze jeden temat, o którym chciałem porozmawiać teraz. And this will take a little bit of time, so I have to ask for a bit of patience. To chwilę potrwa, więc proszę o chwilę cierpliwości. Okay, let me start with a very inappropriate simile. Zacznę od bardzo niewłaściwego porównania. Yeah, this is a simile that I thought of when I was living in Sydney. Wymyśliłem to mieszkając w Sydney. And in Sydney in the summertime it's very hot. W Sydney czasami jest bardzo gorąco. So I don't know that I'm sure that there's a Polish equivalent for this, so you'll have to figure it out. Na pewno jest jakiś polski ekwiwalent tego, musicie sami do tego Okay. dojść. So imagine that you're working in a very hot office in Sydney. Więc wyobraźcie sobie, że pracujecie w bardzo gorącym biurze w Sydney. It's like 44 degrees outside. 44 stopnie na zewnątrz. And the air con is broken. Klimatyzacja nie działa. And you've just got too much work to do. Macie za dużo pracy do zrobienia. And the boss is on your back. Za plecami szefa. Computers don't work. Komputer nie działa. Your co-workers are being annoying. Współpracownicy są wkurzający. And by the end of the day, you just feel frazzled and exhausted. Po całym dniu czujesz się wykończony. So you call a friend and you say let's go to the beach. Więc dzwonisz do swojego przyjaciela i mówisz, może pójdziemy na plażę. And so you drive with your friend down to Bondi Beach. I jedziesz ze swoim przyjacielem na plażę. And the sun's just setting. I słońce właśnie zachodzi. And so this the cool breeze is coming in. Od strony morza wieje delikatna bryza. And you go for a walk down on the beach. There's just a few people around. I idziesz na spacer po plaży, jest tylko kilka osób. And it's just so peaceful to walk on the sand, feel the sand beneath your toes, and see the waves coming in. I jest to bardzo spokojne przejść się poczuć piasek pod nogami, posłuchać fal. And the ocean is quite calm. They're just the waves are just very, very gently washing in and washing back. Ocean jest bardzo spokojny, są tylko niewielkie fale, które uderzają o brzeg. And so you wander with your friend, feeling so, the weight of the day, the cares of the day are gradually falling off. Więc idąc z przyjacielem, czujesz, jak zmartwienia i problemy z tego dnia po prostu odpływają. And once you've come down for a while, you sit down together on the sand and just sit and look at the ocean. I w tym momencie postanawiacie usiąść i po prostu poobserwować, posłuchać ocean. Unfortunately, you're a meditator. Niestety, jesteś medytujący. So when you sit there, you think, okay, now I have to make my mind peaceful. Więc siadając tam, myślisz, muszę teraz uspokoić swój umysł. So right, I'm going to count all of the waves coming in and out. Będę teraz liczyć wszystkie fale, jak przychodzą i odpływają. One in, one out, two in, two out, three. Oh, hang on, what was that? How many was that? Oh, I have to go back to the beginning stage. One, one out. Jedna przypływa, jedna odpływa, druga przypływa, druga odpływa. Oj, pomyliłem się w liczeniu, która odpływa. Meanwhile, your friend has never meditated. A twój przyjaciel nigdy nie medytował. They just sit there being peaceful. Po prostu siedzi i jest spokojny. And they're like, oh, it's so peaceful here. I mówi, ale tu jest spokojnie. And you're like, oh, I can't concentrate at all. Ja mówię, w ogóle się nie mogę skoncentrować. So unfortunately, this is it seems how oftentimes that our meditation is. Więc niestety wygląda na to, że tak wygląda medytacja. We think that it's our job to make our mind peaceful. Myślimy, że jest to naszym zadaniem, żeby uspokoić swój umysł. So it becomes another task to do.
I staje się to kolejnym zadaniem. And we have this method. We think, oh, all I have to do is if I apply this method, then I'm going to make my mind peaceful. I mamy tą metodę, że jeżeli zastosujemy tą metodę, to uczynimy swój umysł spokojnym. So let me suggest a heretical thought for you. Więc zaproponuję taką herezję. The purpose of a meditation method is to distract you from your meditation. Celem metody medytacyjnej jest odwrócić twoją uwagę od medytacji. It's to keep you out of the way so that you let your mind become peaceful. Jej celem jest trzymać cię z dala, aby twój umysł mógł się uspokoić. I'll tell you another story. Kolejna historia. Okay, this story, there's a man's walking along a path. W tej historii człowiek idzie wzdłuż ścieżki. In the middle of the forest, maybe like a forest here. W środku lasu, tak jak tutaj. And he comes across a like a pond in the forest, a bit of a lake. I natrafia na staw, małe jezioro. There's nothing strange about that. Nie ma w tym nic dziwnego. But what was strange was that there was a man on the shore of the forest, like wading around in the water and hitting the surface of the water with his hands. Nie było w tym nic dziwnego, ale na brzegu był człowiek, który uderzał powierzchnię wody rękami. And he's stepping here and stepping there and going like this with his hands. I dookoła cały czas chodzi i uderza w wodę. So the other man looks at him for a minute and says, oh, excuse me, do you mind me asking, what is it that you're doing there? Więc ten, który przyszedł, zapytał, czy chciałby się dowiedzieć, dlaczego to robisz? He says, I'm trying to clean the lake water. A odpowiedź jest, bo chciałbym wyczyścić wodę w jeziorze. Ah, because there's all this mud in the water, so I'm just trying to push all the mud down to the bottom. jest dużo muł, więc staram się ten muł zepchnąć na dół. He said, but I don't understand. It seems so strange. It seems almost as if the more I try to push it down, the more mud there is. Ale o dziwo, im więcej się staram, tym więcej mułu się unosi. So the other man says, I can see your problem. Więc ten, który przyszedł, mówi, widzę, że masz problem. He says, I think I might have a solution for you. Myślę, że mogę mieć dla ciebie rozwiązanie. A way that can help you to push all the mud down to the bottom. Sposób, który pomoże ci zepchnąć cały muł na dno. And the man says, oh, wonderful, that would be great. Ten mówi, świetnie. He says, okay, first we need to get a few materials. A on mówi, no musimy najpierw zebrać kilka rzeczy. Some wood, some planks, a hammer and nails. Drewno, deski, młotek, koście. And a kettle. I czajnik. So he said, okay, so he went off and got all those things and they set up to work building. Więc zdobyli te wszystkie rzeczy i zaczęli budować. And they made a chair and a table by the side of the lake. Więc budowali stół i krzesło przy jeziorze. And meanwhile, he'd boiled the water. I w tym czasie zagotowali również wodę. So when they finished making the things, they poured a cup of tea. Kiedy skończyli, nalali sobie herbatę. And they could sit on the chairs and look at the beautiful clean lake. I usiedli na krześle, żeby spojrzeć na piękne, czyste jezioro. While they drank their cups of tea. Pijąc herbatę. Yeah? So this is what your meditation method is. Więc taką macie metodę medytacji. Right? Your mind will become, yeah? It could be anything, yeah, like counting pigeons. It could be, yeah. Yeah, yeah. Guessing. Yeah. Wow. Okay. Your mind will become peaceful all by itself. Umysł uspokoi się sam. It can't not become peaceful. Nie może się nie uspokoić. It is just sankhara, it's just conditions. To są tylko warunki. All conditions are impermanent. Wszystkie warunki są nietrwałe. Every thought, every mood, everything in your mind, it must come to an end. Każda myśl, każdy nastrój musi się w końcu skończyć.
every suffering that you've ever experienced, it must come to an end. Każde cierpienie, jakiego doświadczyłeś, też musi się skończyć. There's nothing you can do about it. Nie można z tym nic zrobić. All we can do is not make more suffering. Jedyne, co można zrobić, to nie tworzyć dodatkowego cierpienia. Be peaceful and be happy. Don't churn up the water even more. Bądź szczęśliwy, bądź spokojny i nie próbuj zmącić tej wody bardziej. Now there's a very strange way that we talk about meditation. Jest bardzo dziwny sposób mówienia o medytacji. And over the last few years I've noticed more and more how this language, this model of how we talk and how we think about meditation, how that affects the way people actually meditate. I zauważyłem przez ostatnie lata, jak ten sposób mówienia, jak ten model wpływa na faktycznie, jak ludzie praktykują medytację. And I started to think about this and I realized that the Buddha didn't talk about meditation in that way at all. Zastanowiłem się nad tym i doszedłem do wniosku, że Buddha w ogóle nie mówił w ten sposób o medytacji. He used a completely different kind of language to talk about meditation. Używał zupełnie innego języka, mówiąc o medytacji. And I want to just talk about this for a minute. Chciałbym o tym przez chwilę porozmawiać. A couple of years ago I arrived at the airport in Perth. Kilka lat temu przyleciałem na lotnisko w Perth. And I got picked up by a taxi. I odebrała mnie taksówka. And taxi driver's name is Chris and he was from Macedonia. Taksówkarzem był Chris z Macedonii. And he was a very nice guy. Bardzo miły gość. And we chatted, turned out he was a meditator. Rozmawialiśmy przez chwilę i okazało się, że on medytował. And I asked him, how's your meditation going? No, zapytałem się, jak ci idzie medytacja. He said it's really hard. Mówi, że to bardzo trudne. He said I try to concentrate on the breath. Próbuję się skoncentrować na oddechu. But all of these thoughts keep coming in. I wszystkie te myśli przychodzą. Okay. How many times have you thought about meditation like that or heard that people talk about meditation like that? Ile razy sam tak myślałeś o medytacji albo słyszałeś ludzi, którzy tak mówią? Have you ever thought about how weird it is? Czy zastanowiło cię, jak to jest dziwne? Let's break it down. Rozbijmy to. We have this word that we use in modern, in Theravada meditation, we talk about a meditation object. We współczesnej Theravadzie mówi się o obiekcie medytacji. Object, yeah. You use the same word in Polish, object? Yes. Yeah. So, right, we say like the breath is our object of meditation. Na przykład oddech jest obiektem medytacji. Mm. Or loving kindness is our object of meditation. Albo miłująca dobroć jest obiektem medytacji. What is an object? Ale czym jest obiekt? An object, surely, if it's anything, must mean something that exists objectively. Jeśli czymś, to znaczy, że istnieje obiektywnie. So it's like there's this thing, this existing object, this thing, and we're trying to concentrate on it. Więc obiekt jest tą rzeczą, a my staramy się na nim skoncentrować. Right? So somehow I'm in here. Ja jestem tutaj. And I'm trying to concentrate. Notice these words that I'm using. I'm trying to concentrate on that object. I zwróćcie uwagę na te słowa. Ja staram się skoncentrować na tym obiekcie. Right? But all of these thoughts keep coming and distracting me. I wszystkie te myśli przychodzą i mnie rozpraszają. So now there's somehow there's me in here. Więc ja jestem tutaj. There's an object out there. Obiekt jest tam. And there's these thoughts from here. I tutaj są jeszcze myśli. It's completely mad. To jest kompletnie szalone. It's just you.
Okay. Jesteś tylko ty. There's just one person there. Jedna osoba. Right? All this stuff is happening in your mind. To wszystko dzieje się w umyśle. Right? But think about what's happening when we do these things. Ale pomyśl, co się dzieje, jeśli tak robimy. Right? I mean, breath is not an object. Oddech nie jest obiektem. Right? Breath is an activity. Oddech jest czynnością. It's an energy, it's a flow, it's a process. Jest procesem, jest energią, jest przepływem. Right? Loving kindness, it's a feeling, it's an emotion. Miłujące dobroć jest uczuciem, jest emocją. So when we call something an object, it's like a distancing language. We're cutting ourselves off from that thing. Jeśli nazwiemy coś obiektem, powoduje to tworzenie dystansu, odcinamy się od tego. Right? So we've separated this part of who we are, and that's kind of out there, and then I'm in here and I'm observing that thing. Więc odcięliśmy tą część i staramy się ją obserwować. Right? But of course, who is this I who's in there observing those things? Kim jest to ja, które obserwuje te rzeczy? Right? Of course, this is the ego. Oczywiście jest to ego. Right? This is the sense of self. But that sense of self, right? If we're a meditator, yeah, think about the psychology of it. Reflect on this for yourself. Zastanówcie się nad psychologicznymi aspektami tego. See if this is true. Sprawdźcie, czy to jest prawda. This watching is an idealized pure self. You think, I in here, I'm the pure one, right? I'm here, I'm watching the object. Więc to obserwowanie jest idealizowaniem ja, które obserwuje ten obiekt. Right? And then of course all of these thoughts keep on distracting me. I wtedy te myśli przychodzą i przeszkadzają. Right? Because I'm pure. Bo ja jestem czysty. Right? These thoughts are like, they're very nasty. Te myśli, one są wredne. Right? They're naughty thoughts. Okay? Niegrzeczne myśli. They're thoughts about all kinds of things that I shouldn't be thinking about. To są wszystko rzeczy, right? O których nie powinienem myśleć. Right? So those thoughts are distracting me. Więc te myśli mi przeszkadzają. Right? So you can see how our ego is constructing all of these things. Ego właśnie w ten sposób konstruuje. Right? So you've construed the self, the pure. Oh, I'm the pure meditator. I'm innocent. That couldn't be my thought. Oh no. Więc ja jestem niewinny. To są. I'm the good one. I'm here meditating. Oh, that nasty thought coming and distracting me. Ja jestem niewinny. Ja medytuję. To są te myśli, które mi chodzą przeszkodzić. And so you're like, how can I get rid of the thoughts? I myślisz, jak mogę się pozbyć myśli? Right? How can I get rid of them? Right? Jak mogę się ich pozbyć? So the first thing we do is we say, okay, I'm going to try harder to concentrate on this object. Więc pierwsza rzecz, jaką robimy, to staranie się bardziej skoncentrować na obiekcie. Right? So you try to lock in on that object. Zupełnie skupić uwagę na obiekcie. And this leads to what we call samadhi headache. I to prowadzi do bólu głowy związanego z samadhi. Right? Has anybody had samadhi headache here? You know what I mean? A few people nodding. Ah, good, excellent. Yeah. This is the path of wisdom. Yeah. To jest droga mądrości. So first of all, we separate all of these things, and then we do this hard work to try to focus on it. Więc najpierw rozcieramy te rzeczy, a później wykonujemy tą ciężką pracę koncentrowania się na nim. And of course it doesn't work. I oczywiście to nie działa. So we try again harder. Więc próbujemy znowu and mocniej longer. Yeah. I dłużej. Still doesn't work. I ciągle nie działa. More and more. Więcej i więcej. Mm. Yeah. Then we think, oh, maybe I'll go over to the yoga class, it looks easier. Później myślimy, może pójdę na inne zajęcia, wyglądają prościej. So, let me tell you another story. Opowiem jeszcze jedną historię.
This is a story about Aunt Sally. O ciotce Sally. Mm. Now, Aunt Sally is... I'll tell you the real story about Aunt Sally. Najpierw opowiem prawdziwą historię. Aunt Sally was a real person. To była prawdziwa osoba. Now, my father grew up in a town in Western Australia called Beacon. Mój ojciec dorastał w mieście w zachodniej Australii, które nazywało się Beacon. Beacon. Now, we actually, when I was at my dad's a couple of years ago, we looked at Beacon on Google Maps, and it's like, there's like 10 houses, and he's like, wow, it's really grown. Mój ojciec ostatnio spojrzał na miasto w Google Maps i było tam 10 domów, stwierdził, że naprawdę urosło. Yeah, so he says, if you know anything about Australia, you know that it's very empty. So Western Australia is the empty part of Australia. Więc jeśli wiecie cokolwiek o Australii, to wiecie, że jest pusta, a zachodnia Australia jest tą pustą częścią Australii. And so this is like right on the edge of the desert. I to jest na granicy pustyni. Very kind of marginal farming land. Taki zmarginalizowany obszar rolniczy. So in that town there were so few people. My grandmother, my father's mother, was the school teacher. Było tak mało ludzi, że moja babcia, matka mojego ojca, była nauczycielką w szkole. Mm. And in that school there was only one child in every year of the school. I w szkole było po jednym dziecku z każdego rocznika. Except for my dad's year, there were two kids in that year. Z wyjątkiem rocznika mojego ojca, gdzie było dwójka dzieci. Mm. So when it came to the end of the year, everyone got a prize for being first in the class. Na końcu roku każdy otrzymał nagrodę za bycie pierwszym uczniem w klasie. Except for my dad. He z wyjątkiem mojego taty. Okay, so Aunt Sally was the sophisticated city relative. Więc ciocia Sally była dystyngowanym krewnym w tym mieście. Mm. So you have to understand that this is Perth in like the 1940s and 50s. It wasn't that sophisticated, okay? Więc to było Perth w latach 40. i nie było aż tak. Mm-hmm. So she had the first coffee shop, the first cafe in Perth. Prowadziła pierwszą kawiarnię w Perth. Mm, yeah, so this was like, you know, we're practically Paris already. Więc to już było prawie jak Paryż. And so she came to visit. I przyjechała z wizytą. Mm. And she was like really annoying. I była bardzo wkurzająca. Mm. Always looking down her nose. Zawsze patrząc na nas z góry. Always criticizing everything. Krytykowała wszystko. Always too good for everything. I zbyt dobra dla. Yeah, and so these poor people living, trying to make a living on the edge of the desert, they all got really annoyed with Aunt Sally. Więc wszyscy ci ludzie mieszkający na krawędzi pustyni, starający się przeżyć, byli znerwowani na ciocie Sally. Mm. And then whenever they'd hear Aunt Sally was going to come to visit, everyone would be like, oh no, not Aunt Sally again. Więc ilekroć słyszeli, że ma przyjechać ciocia Sally, to było za każdym razem narzekanie, że znowu przyjeżdża. Anyway, so one time Aunt Sally was there and she needed to go to the toilet. Więc którymś razem ciocia Sally przyjechała i musiała iść do toalety. Okay. Now, you have to understand a little bit about Australian toilets. Musicie coś zrozumieć o toaletach w Australii. Now, the correct term to use is dunny. Prawidłowym terminem jest dunny. Dunny, right? But so dunny is Australian word for toilet, but it doesn't just mean any old toilet. Dunny is the word for toilet, but not just any toilet is a dunny. Dunny jest słowem na określenie toalety, ale nie każda toaleta jest dunny. Okay, so a dunny is in a separate little shed at the back of the yard. Więc dunny to jest toaleta w osobnej chatce z tyłu ogródka. Mm. And there are special rules about it. I są określone zasady. Right, so it has to be like a long broken path through the dunny that is easy to trip over on.
musi do niej prowadzić długa, nienaprawiana droga, na której łatwo się potknąć. And it has to be full of deadly spiders. I musi być pełna śmiertelnych pająków. In West Australia we have a spider called the redback. I jest w zachodniej Australii jest pająk o nazwie znaczącej czerwone plece. And the redback spider is really one of the deadliest spiders in the world. Jest to jeden z bardziej śmiercionośnych pająków na świecie. And they're always in dunnies. That's not even a question, right? The redbacks and the dunnies, they're always there. And usually snakes as well. I zwykle są też węże. Yeah. So this time when Aunt Sally sort of made her way carefully down to the back and opened the door, she screamed, right? There was a big dugite there, a big big deadly brown snake. Więc kiedy uważnie, ostrożnie dotarła do tej toalety, otworzyła i zaczęła krzyczeć, ponieważ był tam brązowy wąż duży. So she had to when she screamed, my father came and you know they shooed the snake away and made it go away. Więc kiedy krzyczała, to przyszedł mój tata i wystraszył węża. Anyway, so when they finally got there, Aunt Sally was able to sit down and do her business. Więc po tym wszystkim ciocia Sally mogła wreszcie usiąść i zrobić swoje. Okay, so now we have to learn a little bit more about Australian toilets. Teraz musicie jeszcze czegoś dowiedzieć się o toaletach w Australii. Now in those days they didn't have like sewage systems for the toilets. Nie było jeszcze kanalizacji wtedy. But all of that, like the dunny would be at the back of the yard and all of the business would go in some buckets. Więc wszystko to szło do wiader. And there was a man whose job was to drive around the houses and collect all the buckets. I był ktoś, kto jeździł dookoła i odbierał wiadra ze wszystkich domów. They call it night soil is the word they use for it. Używali czy nazywali to nawozem nocnym. Right, so this fellow he's got a tiny little van and on the back of the van he's got the buckets with night soil in it. Więc miał swoją furgonetkę i z tyłu pełno wiader z tym nawozem. And he also drops off the milk, so he's got like the bottle. Of milk. Mleko. Więc oprócz tych wiader z nawozem miał mleko. So this one time he's coming along and he opens the doors to collect the night soil, but Aunt Sally has just sat down. Przyjeżdża, otwiera drzwi, żeby odebrać to wiadro, ale tam jest ciocia Sally. And he's gifted with a glorious view of Aunt Sally's abundant pink buttocks. I przywitał go obraz obszernych, różowych pośladków cioci Sally. And they are just so tempting. Tak kuszące. And he's like, no, I shouldn't. Nie powinienem. Oh, but I can't help it. Nie potrafi się powstrzymać. No, I shouldn't. Nie powinienem. Oh, I can't help it. So he reaches up his hands and gives her a good pinch on the buttock. Więc wyciąga ręce i szczypie ją mocno w pośladki. So then she really screamed. Naprawdę zaczęła krzyczeć. Fled out of the dunny. Wybiega z toalety. And never came back to Beacon ever again. Nie wróciła już do tej miejscowości nigdy. Oh dear. So anyway, that's Aunt Sally. Więc to jest ciocia Sally. Okay. So that story really has nothing to do with meditation. Just in case you were wondering. I just think it's a funny story. Okay, but you all have an Aunt Sally, right? Ale wszyscy macie swoją ciocię Sally. I mean, every family has one. W każdej rodzinie jest taka osoba. And it's always like somebody who, you know, they come to the door or maybe it's Christmas time or something like that. And you're like, oh, did someone send the invitation to Aunt Sally? They say, yeah. Oh. Więc zawsze jest coś takiego, tak jak zjawia się w drzwiach w święta, to wysłaliście mu zaproszenia, no tak.
And when Aunt Sally comes to visit, you're like, oh, look, I've really got that thing. I've got that thing I've got to do, and I really should be doing that thing right now. I kiedy ciocia Sally przychodzi, to macie tą, to coś do zrobienia i to coś musicie zrobić właśnie teraz. So like, oh, I wish Aunt Sally wouldn't come round. Porobu, żeby ciocia Sally nie przychodziła. And you just try to get rid of her as much as you can. I starasz się jej pozbyć, jak to tylko możliwe. But you know what the reality is. Ale wiesz, jaka jest rzeczywistość. Everyone does that to Auntie Sally. Każdy to robi z ciocią Sally. Aunt Sally is very unhappy. I jest bardzo nieszczęśliwa. And she doesn't understand why her family doesn't like her. I nie rozumie, dlaczego jej rodzina jej nie lubi. But the harder she tries to say something or be friendly, then the more people try to shut her up. Im więcej, im bardziej stara się powiedzieć coś i być przyjacielska, tym bardziej rodzina ją próbuje odepchnąć. And you know what the thing is? Aunt Sally is family. No i wiecie, o co chodzi, no. Ciocia Sally jest częścią rodziny. She's always gonna be there. Zawsze tam będzie. So? Maybe you should try inviting her in. Więc może lepiej ją zaprosić. Aunt Sally, so wonderful to see you. Ciociu Sally, miło cię widzieć. Come in, sit down. Usiądź. Let me get you something to drink, something to eat. Może przyniosę coś do picia, do jedzenia. How's things going? Tell me all about it. I jak leci? Powiedz mi, opowiedz mi wszystko. So these thoughts, these are like the Aunt Sally's of your mind. Więc te wszystkie myśli są jak ciocia Sally. You keep trying to shut them out. Próbujesz je odciąć. But they keep trying to come back in. A one próbują wrócić. You try pinching them on the buttocks. Próbujesz je szczypać w tyłek. But then you realize that was just a story, it doesn't work. Historia, to nie działa. So think about what these thoughts are. Pomyśl o tym, czym są te myśli. Right? Actually what's happening is that you have some kind of tension, some kind of energy in your mind. Więc jest swojego rodzaju napięcie, jakaś energia w myśle. So you think of your mind as like always kind of moving and swirling energies. Więc pomyśl o myśle jak o ruszających się i wirujących energiach. And so sometimes when those energies get dense and there's a tension in them, then that energy creates the energy to make a thought. Więc jeżeli w jakimś miejscu te energie stają się gęste, to wtedy powstaje myśl. And you know, as we know, often those thoughts will just repeat themselves again and again. I często, jak wiemy z doświadczenia, te myśli często zaczynają się powtarzać w kółko. Right, so underlying that there's some pain, some suffering. Pod tym jest jakieś cierpienie, jakiś ból. And when if we try to shut it out and deny it, we don't solve anything. Jeśli próbujemy to odciąć, zaprzeczyć temu, to nie rozwiązujemy żadnego problemu. And sometimes the more energy you put into trying to shut these thoughts out, the more energy that they have to come back in. Więc im więcej energii poświęcasz na wyłączenie tego, tym więcej energii te myśli poświęcają na to, żeby się pojawić. So think of these thoughts as being like children. Więc pomyśl o tych myślach jako o dzieciach. I mean, you know, if a child wants to talk to you and so on, if you just say, shut up, kid, it doesn't work. Jeśli jakieś dziecko chce z tobą porozmawiać, powiesz, po prostu zamknij się. To nie zadziała. It's also a bit cruel. A poza tym jest to trochę okrutne. On the other hand, if you just indulge them all the time, right, sometimes they'll never stop. Ale jeśli pozwolisz im na to, to mogą nigdy nie przestać. So what you need to do is you need to first of all fully listen. Więc po pierwsze musisz w pełni słuchać. And then say, okay, I've listened, I've heard you, now I need to do what I'm doing. I wtedy jak posłuchasz, to
powiesz, ok, usłyszałem, teraz muszę robić coś innego. And so this is the key to finding peace in meditation. I to jest klucz do znalezienia spokoju w medytacji. To realize that all of these things, the object, the thoughts, all of these things, they're all just things that you're doing. Zrozumieć, że te myśli, obiekt, to wszystko jest to, co sam robisz. And so we should, all of them belong within your sphere of love and compassion. I wszystkie te rzeczy należą do twojej sfery miłości i współczucia. Don't try to shut the thoughts out. Listen to them. Listen to the pain behind them. Nie staraj się wykluczyć myśli. Posłuchaj ich, posłuchaj bólu, które za nim stoją. When the pain behind them is eased, the thoughts will pass away. Jeśli ten ból jest uleczony, to myśli same pójdą. So this whole kind of model where I'm in here, I'm trying to concentrate. Concentrate is a terrible word. You should never use it in meditation. Więc cały ten model z ja jestem tu i muszę się na czymś koncentrować. W ogóle słowo koncentrować jest strasznym słowem i lepiej go nie używać w kontekście medytacji. Does it have a similar meaning when you translate it in Polish? Yes, a similar meaning? Yes. So you think about how we use concentration, right? You have like a class or something like that, and the kids are messing around at the back, and you say concentrate. Więc zauważcie, jak używamy słowa koncentracja. Jest klasa pełna dzieci i mówimy szczególnie tym z tyłu, żeby się skoncentrowały. Right? Have you ever seen a kid playing a video game and then had to tell them concentrate? Pay attention. Widzieliście kiedyś dzieci, które grają w gry wideo i ktoś nad nimi stoi i mówi skoncentruj się, zwracaj uwagę. Right. So concentration is a word that we use when we're talking about something that is intrinsically boring. Więc koncentrować się jest słowem, które używamy, jeżeli coś jest samo z siebie nudne. But we feel like we have to make ourselves do it for our own good. I czujemy, że dla swojego dobra musimy się na tym, że musimy to zrobić dla naszego dobra. So don't concentrate. Więc nie koncentrujcie się. Don't think about meditation in that way. Nie myślcie o medytacji w ten sposób. I said before that the Buddha talked about meditation using a completely different kind of language. Buddha mówił o medytacji używając zupełnie innego języka. So for example, when he described breath meditation, he said so sato va asasati, sato pasasati. Mindful, you breathe in, mindful, you breathe out. Mówiąc o medytacji uważności oddechu, mówił uważnie wdycham, uważnie wydycham. He doesn't say try to concentrate on the breath. Nie mówił spróbuj skoncentrować się na oddechu. Yeah? You're breathing, it's a verb, right? You breathe. Oddychasz, to jest czasownik, oddychanie. Yeah? And but you breathe with that quality of mindfulness to it. I oddychasz z tą jakością uważności. And you find this word object is not used at all in the suttas. Słowo obiekt nie jest w ogóle używane w suttach. Actually it's a word that's only used in the later text in the commentaries. To słowo pojawia się w późniejszych tekstach, w komentarzach. When the Buddha talked about meditation, he didn't call the different meditations objects, he called them like perceptions or recollections or ways of practicing mindfulness, these kinds of terms. Kiedy Buddha mówił o różnych metodach, nie używał słowa obiekt, tylko percepcje, rozważanie. Yeah, like a reflection or something like that. Yeah. And so you can hear that there's a different, like it's a much more subjective, you know. Way of talking about meditation rather than talking about it in terms of objects. To jest to bardziej subiektywny sposób mówienia o medytacji. So
So, you know, again, you think about what I've said in the context of like that story of the two people sitting beside the sea. Pomyślcie o tym w kontekście tej historii o dwóch ludziach, którzy siedzą nad morzem. In someone got a call. Thank you very much. Dziękuję. For reminding us of impermanence. Przypomnienie nam nietrwałość. So it's not your job to make yourself peaceful. To nie jest twoim zadaniem, żeby uczynić się spokojnym. Your breath wants you to be peaceful. Twój oddech chce, abyś był spokojny. That's the breath's job. To jest zadanie oddechu. Your breath is doing that ever since you were born. Oddech to robi od kiedy się urodziłeś. You don't believe me? Nie wierzycie? Stop breathing. Przestańcie oddychać. Huh? Within a minute or two, you'll be panicking. Po minucie albo dwóch będziecie panikować. Huh? That is a job the breath is already doing. Every minute of every day, it's soothing you and calming you. In the background, it's reminding you you are still alive. Więc oddech cały czas to robi. W każdej minucie, kiedy oddychamy, uspokaja, łagodzi i przypomina o tym, że żyjemy. So think of your meditation like you're having a massage. Więc pomyśl o medytacji jako przyjściu na masaż. Yeah? You just lie there and the masseur does the work. Ty tylko leżysz, a masażysta robi pracę. Yeah. It's their job to take away all your pain and all your stress. To ich zadaniem jest pozbycie się napięcia. So you just sit there and you let the breath take all your suffering away. Więc wy tylko siedzicie i oddech zabiera całe napięcie. Or if you're doing metta meditation, yeah, let that feeling of love take all your suffering away. A jeśli robicie medytację metty, to niech to uczucie miłującej dobroci zabierze całe cierpienie. Yeah. Metta doesn't want you to suffer. Miłujące dobroć metta nie chce, żebyście cierpieli. So just give in, just surrender to it. Więc wystarczy się poddać. And so just let that suffering pass away from you. Więc niech to cierpienie odejdzie. And when that suffering and that anxiety and that agitation pass away, your mind will be peaceful. I kiedy to cierpienie, to te obawy odejdą, to umysł stanie się spokojny. And sometimes it's really like that. It's like you're meditating and you don't even realize it. You don't notice. You suddenly, you're peaceful. I tak czasem bywa. Medytując nawet nie zdajecie sobie sprawy i nagle jestem spokojny. How did that happen? Jak to się stało? Right? It's like I was sitting there trying to do all these things and there was no peace at all and then suddenly I'm just peaceful. Ja siedzę, staram się robić różne rzeczy a później nagle staje się spokojny. And if you look back, you'll see that there's always a letting go that happens before those moments of peace. I cofając się do tych doświadczeń, zauważycie, że zawsze przed chwilą, przed tym spokojem jest odpuszczanie. So this is what meditation is about. I o to właśnie chodzi w medytacji. It's not about concentration, it's about letting go. Nie chodzi o koncentrację, chodzi o odpuszczanie. So as we practice over this weekend, see if you can bear these things that I've taught in mind and see if you can watch them unfolding in your own practice. Więc praktykując przez te kilka dni, starajcie się o tym pamiętać i zobaczcie, jak to wygląda u was w umyśle. So from tomorrow morning I'm going to be teaching some metta meditation. Od jutra rana będę uczył medytacji metta. But during the retreat it's up to you what kind of meditation you want to practice. Ale w trakcie odosobnienia to jest to od was zależy, jaką medytację chcecie praktykować. Obviously, if you want to do the metta meditation, that's great.
Oczywiście, jeśli chcecie robić mettę, to świetnie. If you prefer to do your own meditation, that's fine. Jeśli chcecie robić swoją medytację, to też jest w porządku. Probably it's best to alternate. Maybe do one meditation that you've already learnt and one of metta and so on. Prawdopodobnie jest dobrze zmieniać trochę tego, co już znacie, razem z nową metodą metty. Mm. But at the end of the day, the method doesn't matter too much. Ale na końcu to metoda nie ma aż takiego znaczenia. Actually, I'm only teaching you the method because otherwise you'd be like, oh, Sajato came, but he didn't teach us anything properly. So. uczę tej metody tylko dlatego, żebyście nie narzekali, że przyjechał Sajato i niczego porządnie nie nauczył. But you taught us about Australian toilets. I did, yeah. You know, I mean, that could come in handy one day. You know? Wiedza o toaletach też się może przydać pewnego dnia. Yeah. And... So, you know, just remember that the methods that we're teaching, it's just collections of advice and guidelines by meditators who have found these things useful in the past. Więc medytacja to jest tylko zbiór wskazówek od medytujących wcześniej, którzy uważają, że to się sprawdza. So people often say to me like, can I do this or can I do that? And I'm like, do whatever you want. Więc jeśli ktoś do mnie przychodzi i pyta się, czy mogę zrobić tak albo inaczej, odpowiadam, zrób tak, jak uważasz. It's not my job to tell you what you can and you can't do. To nie jest moim zadaniem, żeby mówić ci, co możesz, a czego nie możesz robić. But what I do is I try to pass down things that I've personally found useful and which have been, you know, part of the wisdom of the teachings and the tradition. To, co ja staram się robić, to jest to, co ja sam doświadczyłem jako przydatne i to, co tradycja przekazuje jako przydatne. But if you want to do something different, that's fine. You learn, does it work or not? Jeśli chcesz robić coś innego, to w porządku, zobacz, czy działa, czy nie. Okay, so that's all I wanted to say for this evening on meditation. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć tego wieczoru o medytacji. And toilets. I toaleta. And does anyone have any questions? Czy ktoś ma jakieś pytania? What do you think about lying meditation? Lying down meditation? Mm-hmm. Pytanie o medytacji w leżeniu. That's actually a good example of what I was just talking about. To jest właśnie dobry przykład na to, o czym mówiłem. A number of years ago, I visited my meditation teacher with a friend, a young American monk. Więc kilka lat temu odwiedziłem swojego nauczyciela medytacji z młodym mnichem z Ameryki. And the American monk said, "Ask my teacher, what do you think about lying down meditation? Is that a good idea?" Więc ten młody mnich poprosił mnie, żebym spytał nauczyciela o to, co sądzi o medytacji w leżeniu. And the teacher, Ajahn Chacchai, he said, "Look, I don't think it's a good idea because you tend to lose your mindfulness and just fall asleep." A nauczyciel Ajahn Chacchai powiedział, że to chyba nie jest dobry pomysł, bo tracisz uważność i zaczynasz zasypiać. Anyway, when he left, the American monk said, "Oh, never mind, I'm going to try it anyway." Ale kiedy odszedł, ten mnich powiedział, "Okej, ale i tak spróbuję." So he lays down to do his meditation. Więc kładzie się, żeby pomedytować. So 7 o'clock the next morning I was like poking him, trying to get him up. 7 rano następnego dnia szturchałem, żeby się obudził. I think he had a very peaceful meditation. Miał bardzo spokojną medytację. So lying down meditation can work, but it does seem to vary a lot. A few people seem to be able to meditate successfully while lying down. Medytacja w leżeniu może działać, ale jest stosunkowo niewiele ludzi, którzy potrafią leżeć i nie zasnąć. But for most people, they just end up losing mindfulness and falling asleep. Większość ludzi traci uważność i zasypia. But it can be quite good to do just for like short periods. Może być dobre, żeby robić to przez krótki okres. Yeah, of course, like at the end of a yoga session or something, you usually do like 5 or 10 minutes of lying down meditation. Na przykład na końcu sesji jogi. So I think this is quite nice.
What is it? Enlightenment. What is enlightenment? Ah, sorry, sorry, sorry. Excellent. Świetne pytanie. Ah, that's very good. Now, Piotr, you won't have to ring the morning bell at 6 o'clock. It'll still be there. enlightenment, well, very briefly in Buddhism, enlightenment is the ending of greed, hatred and delusion. Bardzo krótko, w buddyzmie oświecenie jest końcem chciwości, nienawiści i ułudy. That's it. Can we reach it by such a meditation you talked about? No. Czy możemy to osiągnąć poprzez taką medytację? Nie. Yeah, you can reach it by practicing the Noble Eightfold Path. Można ją osiągnąć poprzez praktykowanie szlachetnej ośmiorakiej ścieżki. Mm-hmm. And if the meditation that I'm teaching helps you to practice the Eightfold Path, then that's good. Jeśli ta medytacja w tym pomaga, to dobrze. Mm. But you can't reach enlightenment by doing a method. Ale nie osiąga się oświecenia poprzez stosowanie jakiejś metody. Okay, I have a question about this flow of thoughts, let's say, right, during meditation. Because when you meditate and you keep on thinking about other things, right, this thinking, you know, factor, let's say, in your head, and I mean, how long can you stay with just thinking? Because when you get those thoughts coming in all the time, okay, how many hours, let's say, can you sit just thinking about other things? I mean, you know, not being able to meditate, let's say, or you know, to not let's not use the word concentrate, maybe focus on breath. But you keep on thinking. I mean, those different thoughts are coming to your head. How long? Moje pytanie jest o to, jak długo można wytrzymać, czy długo można kontynuować medytację i nie wiem, godziny, dni i tak dalej, kiedy cały czas te myśli przychodzą do głowy, jakieś różne myśli i nie jest się w stanie oderwać od tego. Po prostu cały czas myśli napływają i są po prostu bezustanne. Okay. Can you hear how you're still using exactly the kind of language that I was talking about? Czy słyszysz, w jaki sposób używasz języka dokładnie w ten sposób, jak opisałem wcześniej? This is very deeply conditioned. To jest bardzo głęboko uwarunkowane. I've been working on this for years and I still find myself doing it. Ja pracuję nad tym od wielu lat, ale ciągle się chwytam na tym, że jeszcze ciągle tak mówię. You said the thoughts come into my head. Powiedziałeś, myśli przychodzą mi do głowy. What, beamed by aliens or something? Wysłane przez kosmitów? I mean, we can rephrase it. I am thinking. Ah, right? Better. I am thinking. Better, much better, yeah? So when you think of the difference between those two kinds of language, right? Okay. If you say the thoughts come into my head, you are the victim of your thoughts. Jeśli pomyśl o języku, jeśli mówisz, myśli przychodzą mi do głowy, to jesteś ofiarą tych myśli. Mm. And it becomes a job of protecting and keeping those things out. How do you do that? I wtedy twoim zadaniem jest chronić przed nimi. Mm. But if you say I am thinking, ale jeśli powiesz myślę, that's hard work. To jest ciężka praca. So the opposite, to stop hard thinking, you don't keep anything out, you relax. Więc wtedy po prostu się odprężasz. Ah, you be at peace. Jesteś spokojny. Yeah? So the question is not how long. Więc pytanie nie brzmi jak długo. If you ask me how long until the thoughts stop, I say no time at all. Więc jeśli ty się mnie zapytasz, jak długo zanim dana myśl się zatrzyma, to niedługo. I mean, this is my experience. To jest moje doświadczenie. I mean,
I just sit here. If I want to stop thinking, I just stop. Jak ja chcę przestać myśleć, to po prostu przestaję. Right? It's not, I just sit here and I just don't think. Ja już siedzę i nie myślę. It's not an effort. To nie jest wysiłek. It comes from understanding. To wynika z zrozumienia. When think about some maybe you've got like a room or an apartment and you've got a couple of kids there. They're running around screaming, making noise. Pomyśl o pokoju czy mieszkaniu z kilkoma dziećmi, które biegają w kółko i hałasują. That's very annoying. Bardzo nerwujące. And you tell them, be quiet, be quiet, be quiet. I mówisz do nich, żeby były cicho, bądźcie cicho. That doesn't work. I nie działa. Then you say, go outside and play. There's a park over the road. Go and play in the park. Więc mówisz, idźcie do parku, pobawić się. They run around even more. Ale one biegają jeszcze bardziej. Making even more noise. Ich jeszcze bardziej hałasując. Yeah? But it's not disturbing. Ale to nie przeszkadza. It's fine. Yeah? So don't think of your thoughts as a problem. Your thoughts are fine. Więc nie myśl o myślach jako o problemie. Myśli są w porządku. It's just as natural as kids running around and playing. It's just what they do. To jest naturalne, tak samo jak dzieci, które biegają w kółko. Yeah? So don't make it your problem. Nie rób z tego problemu. The Buddha said, make your mind, make your heart as broad as the earth. A Buddha powiedział, uczyń swój umysł tak szerokim jak ziemia. Yeah, that's how to meditate. W ten sposób powinno się medytować. Make your heart as broad as the great ocean. A uczyń swoje serce tak szerokim jak wielki ocean. Yeah. When your heart is really big and open, the thoughts can come and go. They don't cause any problem. Jeśli twoje serce jest tak szerokie, myśli mogą przychodzić, odchodzić i nie powodują żadnego problemu. You've been thinking every minute of your life. Myślałeś przez każdą minutę swojego życia. Yeah, it's okay. W porządku. You're still here. Jeszcze ciągle tu jesteś. You made it this far. No, udało ci się do tej chwili. Yeah. It's just how your mind works, that's all. Tak działa twój umysł. So don't make a problem out of it. Nie rób z tego problemu. Yeah? I'll tell you another story. Opowiem jeszcze jedną historię. One of the Ajahns in the forest tradition was, I think it was in England, I think. Jeden z Ajahnów z tradycji leśnej przyjechał do Anglii. And he's walking down a street in London. I idzie ulicą w Londynie. And this group of punks came up to him. I podchodzi do niego grupa punków. They're all kind of mohawks and tats and chains through all their parts. Z tatuażami, kolczykami. And they come up and say, "Oi, what are you all about then?" This is weird monk. I podchodzi do niego i mówi, o co ci chodzi? And he said, "We're about not making a problem out of anything. We're about not making a problem out of anything." A co z nierobieniem problemu z niczym? He said, "Oh, yeah, it's pretty good, isn't it? Yeah." I mean, to całkiem dobre. Yeah. So that's your mind, yeah. Those punks are your mind. Those thoughts, all those things that's going on, you don't make a problem out of it. They're okay, yeah. And don't worry, is it now, is it a minute, it doesn't matter, it's just the present. Whenever there's a thought happening, it's present. Whenever there's silence, it's present. Więc te myśli są trochę jak te punki, to znaczy nie należy ich traktować jako problemu. To jest w danej chwili pojawiają się, a później znikają. Yeah. Yeah, but the question is, look, as for example, Ajahn Brahm is saying that you should treat your thoughts like, let's say, like puppies, right? Okay. You just push them gently away, right? Uh-huh. Okay, but you are saying don't push them away. No, don't push them away. Yeah, but so there is like, because Ajahn Brahm, as I remember, was saying, push them away, just gently push them away.
Yeah, don't worry about it. Australian puppies. Don't make a problem out of it, yeah? I'll give you a tip, right? They're not really puppies. Dam ci wskazówkę, to tak naprawdę nie są szczeniaki. They're just ways of which we just try to find ways of talking about meditation that's going to be helpful, that's all. Mm-hmm. Yeah? Staram się znaleźć sposób mówienia o medytacji, który jest przydatny. Mm. So if you think that's helpful, you push them away like puppies. Yeah? Jeśli uważasz, że to działa, to możesz je odpychać jak szczeniaki. But I don't know why anyone would want to push away a puppy, they're so adorable. Nie wiem, dlaczego ktoś miałby odpychać szczeniaki, są takie kochane. As I agree with this thing with object and distance, you know, like the unnecessary complication. Yeah. But if dealing with kilesa, in my case, some sort of distance, like putting the understanding which says, I'm not kilesa, I don't have to react to it, I don't have to act automatically, it's somehow not me. That often helps me in the situation when, you know, things are not good and so on. Tak jak się zgadzam z tym, że ten dystans między obserwującym i obiektem jest często niepotrzebną komplikacją w medytacji, to w sytuacji, w której trapią mnie skalania, nie wiem, niechęć, agresja, takie rzeczy, strach, to czasami zdystansowanie się od tego pomaga, bo można tak spokojnie się temu przyjrzeć i powiedzieć sobie, nie jestem tym, nie muszę reagować tak jak to coś mi mówi. So in that sense, distance and separation seems to help in my case at such moments. Yeah. Okay, but the problem is that you are defilement. Problem jest taki, że ty jesteś tymi skaleniami. Of course, you're not absolutely and completely defilement, but you're as much defilement as you are anything else. To nie jest tak, że jesteś zupełnie tylko skaleniami, ale jesteś nimi tak samo jak jesteś innymi rzeczami. Right. So what you say, of course, is true. Oczywiście to, co mówisz, to jest prawda. And you know, again, you know, just remember, all of these are just, they're just meant to be tips and guides tricks. And helps for your meditation. Tricks. Więc to wszystko to są tylko jakieś wskazówki i podpowiedzi, jak może działać medytacja. But if you want, but I, the way I would see it is that if you, is that, that that is like, that's like a coping mechanism. To, o czym mówisz, jest jak mechanizm radzenia sobie z That's like if somebody gets drunk and they're in the bar and they're punching people and so on, the police will take them and throw them in the lock-up and let them dry out. Więc to jest trochę jak ktoś, kto wydaje się w bójki w pubie, więc policja przyjeżdża i go zamyka. Yeah, and that's okay. I to jest w porządku. Sometimes you have to do that. Czasami to trzeba zrobić. Yeah? But it's much better to ask, why were you drinking so much? ale lepszym rozwiązaniem jest zapytać się, dlaczego tyle pijesz? Why did you get so violent? Dlaczego stałeś się taki agresywny? Yeah? And so if you know, that's a much better way. If somebody had spoken to that guy halfway during the night and had sat down and listened to him kindly and said, you know, heard his problems or whatever, maybe he wouldn't have drunk so much. Więc gdyby ktoś z tym gościem porozmawiał wcześniej w nocy i posłuchał o jego problemach, może nie stałby się taki agresywny. Earlier noticing and kind of dealing. Yeah. So again, it's not. I don't mean this in an absolute way. You know, there's certainly a role for different approaches, definitely. But I'm just trying to give a different perspective on things. Nie chodzi o to, żeby traktować to w absolutny sposób, tylko po prostu staram się przedstawić inną perspektywę. Okay, so one thing. Could we get a clock up here for next time? Because I can't see what I've got no idea what time it is. What's the time? It's 9:09. Okay, so it's probably about time we should break up. I'm also starting to feel the fumes in this place. Does anybody else feel that? Like the smell is getting a bit much. Yeah. Mm. Yeah. So I'm not sure what we can do about that. Can we leave the room open overnight? Let the air through. How do we do that? Na pewno możemy. I'm not sure that it would be a good idea to leave this open windows, but before meditation, since the clocks, we can open for half an hour and okay. Or even now.
Yeah. After we finish. There's one open there. How is the room heated? For here we go, the heating here. Okay, yeah. Okay, can I leave that with you guys just to see about what's the best policy to do? But I think if you're in here meditating for many hours during the day, probably people will be getting headaches and stuff. So yeah. I think definitely should air it maybe overnight or maybe go for lunch or whenever we get the chance. Mm-hmm. Yeah? Okay. So we were just going to do some chanting. So let's do some chanting. Can I have the chanting a chanting book? Okay. Do you know the chanting? Yeah. Well, you should have a book then. I can bring one for myself. Okay. Okay, you get another one. Yeah. Okay. Okay, very good. So, what we'll do is we'll do some chanting, and then we will do the taking of precepts. Zrobimy najpierw recytację, a później przyjęcie wskazań. And we'll start the chanting on page 15. Zaczniemy od strony 15. And we'll do the two chants there on page 15. I zrobimy obydwie recytacje z tej strony. Yeah, and then we'll do the Buddha Guna, Dhamma Guna, and Sangha Guna, which are the next three pages, the top part. I zrobimy z następnych trzech stron po prostu górną część. So that's Buddha Guna, Dhamma Guna, i Sangha Guna. Yeah, so it's the top section of page 16, 17, and 18. Górna sekcja ze stron 16, 17, 18. Okay. Okay, and we're just going to be reciting in Pali. I będziemy recytować tą część w Pali. My Polish chanting is not very good. Mój polski nie jest zbyt dobry. If anybody doesn't know how to chant in Pali, the way to get started is you just mumble along and pretend. Jeśli ktoś nie wie, jak cytować w Pali, to dobrym początkiem jest po prostu mamrotać w rytm tego, jak inni to robią. Okay, so let's begin. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu
Anuttaro purisadam sarathi satadeva manusana buddho bhagavati svakato bhagavata dhammo sandirtiko ataliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita bovinyuhiti supatipanno bhagavato savakasangho ujupatipanno bhagavato savakasangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho Samichi patipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yuganiya tapurisa pungala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjalikaraneyo, anuttaram punyakhetam lokasati. Okay, very good. So, I didn't hear much mumbling going on there. I'd like to hear a bit more mumbling. If you're going to have a chance at the winning the Eurovision Pali chanting contest. Nie słyszałem dużo mumbrytania. Jeśli chcecie wygrać konkurs Eurowizji w recytacji. So far the Austrians are in the lead. Na razie prowadzą Austriacy. Okay, so I want to see you guys lifting your game a little bit for the rest of the retreat to put Poland back in the running. Postarajcie się bardziej, więcej wam wracać. But somewhat more seriously, it is a good thing to learn how to do the Pali chanting. Of course, it brings you, you know, closer to the Buddha's words. Więc na poważnie dobrze jest nauczyć się recytować po palisku, bo przybliża to do słów Buddy. And also it just gives you a sense of contact with that tradition. I daje poczucie kontaktu z tą tradycją. And you know, I'm joking, but it's true. I've been to Vienna, Italy, France, Germany, and everywhere we go, we're chanting the same chants. Będąc w Wiedniu, we Włoszech, we Francji, w Niemczech, wszędzie robimy te same recytacje. And if you go to Thailand or Burma or Australia or wherever, then again you'll find people doing the same chants. I jadąc do Birmy, Tajlandii czy Australii, też znajdziecie ludzi, którzy robią te recytacje. So it's a nice thing to be able to learn them and be able to join in and participate if you're ever traveling around and staying in different cities and joining up with any other Buddhist groups. Więc jest to przydatne, żeby się nauczyć i móc brać udział przebywając w innych miastach, również tam recytacja. Okay, so let's do the precepts. Więc róbmy wskazania. How many precepts are gonna do? Well, let's start with, as a monk, I've got 227. Jako mnich mam 227 wskazań. We could do novice ordination for you all. That would be 10 or 8. Any hands up? Anyone want to do the 8 precepts? Really? No one wants to do 8 precepts? No? Ah, okay. Nikt nie przyjmuje się wskazań. Could you tell us a little bit more about, because we talk, in the details about 5, could you repeat the additional 3? Okay, so the would like to be aware what we... What you're getting in for. Exactly. Okay, so the first, you know, the sixth precept, which is probably in fact the most important one, means that you can't eat in the afternoon. Więc szóste wskazanie, które jest prawdopodobnie najważniejsze, jest to, że nie wolno jeść po południu. So, now, given that, you know, as monks and nuns, then we keep this rule. My jako mnisi i mniszki utrzymujemy tą regułę. And we have like a legal system that governs that.
I mamy system prawny, który rządzi. And if you have a legal system, you've got lawyers. I jeśli masz system prawny, to masz też prawników. And if you've got lawyers, you've got ways around things. So with these kind of rules, there's always kind of a way around. sposób na ominięcie tego. So there are various things which are allowed to have in the afternoon. Są różne rzeczy, które są dozwolone po południu. And this is a long and complicated topic which I won't get into. To jest długi, skomplikowany temat, który nie chcę teraz poruszać. But I understand that they'll be serving some bits of fruit or something like that in the afternoon. Po południu będą dostępne owoce. Yeah? Tak. So yeah, if you want to have some fruit or something, that's okay. If it makes you feel better, in Burma they used to allow apples in the afternoon. Więc możecie jeść owoce, jeżeli się lepiej z tym poczujecie. W Birmie pozwalają na jabłka po południu. Yeah. I don't know. Whatever. So. Anyway, so normally what that means is any kind of solid food in the afternoon you shouldn't have, but there are various things you can have which are kind of not quite solid food that are allowable. Więc zazwyczaj po prostu oznacza to stałe jedzenie nie powinno być spożywane, chociaż są jakieś wyjątki. So that's the next precept is the long one, saying basically that essentially having fun is against the rules. Siódmy jest długim wskazaniem, które w zasadzie dotyczy tego, że nie wolno się dobrze bawić. Singing and dancing, wearing makeup, jewelry, all of this kind of thing. Listening to funny stories. Sorry, you want to talk about it? Listening to the funny stories. Listening to funny stories, yeah. That's very entertaining. It's marginal. Nie wolno słuchać piosenek, przedstawień, oglądać teatralnych, malować i tak. It's okay if you didn't have any intention. Yeah. If your intention was to listen to a boring Dhamma talk and it turns out to be funny, then there's no problem. Jeśli twoją intencją było posłuchać mowy Dhammy nudnej, ale okazała się zabawna, to nie jest pewna. Yeah, there's actually a story about that where there's a monk who walked for arms round into the village. Jest historia o tym, jak mnich szedł po jałmużnę do wioski. And as he was walking past a house, he heard a slave woman singing a song about the sufferings of life. I usłyszał piosenkę, którą śpiewała niewolniczka w tym domu o cierpieniach życia. So it's the blues, right? Yeah. To jest blues. Obviously, right? What else would you say? Co to mogło być innego? And when he heard that, he reflected on it and he became enlightened. I kiedy to usłyszał, przemyślał to i został oświecony. So, there you go. There's a suggestion for you. You can get enlightened listening to Robert Johnson, whatever, I don't know. Więc jest to jakaś możliwość, można zostać oświecony słuchając Roberta Johnsona. Anyway, so that's that. And then the last one is the our high and luxurious sleeping places. I ósme dotyczy wysokich, luksusowych miejsc spania. So here we just sleep on whatever the beds that they give us. No tutaj śpimy na takich łóżkach, jakie są. So that's basically what those three extra rules are. So really probably the main one, which is really an issue, is the eating afternoon. So I tell you what, why don't we just take the eight precepts, and if you want to have something whatever in the afternoon, then you can just skip out the one on the eating in the afternoon. Is that right? Yeah. But also if you'd like to, you know, it's a good thing, you know. Try it out and see. It doesn't hurt. If you try it and it's too much, then you say, okay, it's too much. But at least you've given it a go. Yeah, it's not going to kill you. Yeah. Można też spróbować. Przyjmiemy 8 wskazań. Jeśli ktoś zamierza jeść po południu, to może nie recytować 6. Jeśli
Można też spróbować, to nie zabije to nie jedzenie po południu, jak się nie uda, to się nie uda. Mm. Alright, let's do it. So, please repeat after me. Powtarzajcie za mną. Panadipata. Panadipata. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Adinnadana. Adinnadana. Weramani. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Abrahamacharya. Abrahamacharya. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Musavada. Musavada. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Sura. Sura. Meraya. Meraya. Majja. Majja. Pamadatthana. Pamadatthana. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Okay, so the next one's the one about eating in the afternoon. Vikala bhojana. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Nacha. Nacha. Gita. Gita. Varita. Varita. Visukhadasana. Visukhadasana. Mala. Mala. Gandha. Gandha. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusanathana. Vibhusanathana. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Ucchasayana. Ucchasayana. Mahasayana. Mahasayana. Weramani. Weramani. Sikapadang. Sikapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. So now you've taken the 8 precepts or 7 precepts or whatever it might be. And remember the most important thing about the precepts. Najważniejszą rzeczą dotyczącą wskazań is the grammatical case. Jest przypadek gramatyczny. So does anybody want to tell me what the grammatical case of the verb in the precepts is? Czy ktoś wie, jaki jest gramatyczny przypadek czasownika we wskazaniach. Maria mi. Yes. So it's we. I mean, me. Me. I. Yeah. First person. Pierwsza osoba. No, it's me. It's we. Ama is we. Ami, yeah? So first person? Yeah? First person, singular. Singular. And active voice, yeah? Yeah. And present tense, yeah? Okay, present tense, first person, active, singular. I undertake these rules, okay? Yeah? Pierwsza osoba liczby pojedynczej. Czas teraźniejszy. Forma czynna, czas teraźniejszy. Mm. Not somebody else makes me do them. Nie, że ktoś mnie do tego zmusza. Right? Not thou shalt. Nie, że ty musisz. I undertake it. Yeah? I do it. And
not, maybe, it's not optative case, right? Not maybe in the future I will undertake it. Now, I do undertake it. Yes. Yeah. So it's very important. This is the foundations of Buddhist ethics. It's about what you choose to do. To są podstawy buddyjskiej etyki, to jest twój wybór, co będziesz robić. Mm. So if you break the precepts, it's not like breaking any law, there's no punishment or anything like that. Więc złamanie wskazań to nie jest tak złamanie prawa, nie będzie kary ani konsekwencji. Mm. But you should reflect on it, think, okay, why did I break it? Was that a good thing, was that a bad thing? Więc powinieneś się zastanowić, jeśli złamałeś, to dlaczego, czy to było dobre, czy to było złe. And then you say, okay, maybe I can make a better choice in the future. I stwierdzić, że w przyszłości może dokonać lepszego wyboru. So this is how we regard the precepts. Tak patrzymy na wskazania. Mm, okay, very good. So that's all I've got for this evening. Does anyone have any last questions before we finish up? To wszystko, co zaplanowałem na ten wieczór. Czy są jakieś pytania, zanim się rozejdziemy? The first timers should stay. Oh yeah, first timers, please wait back. Yeah, won't be long. Just to say hello. That's all. Okay. Osoby, które są pierwszy raz, niech zostaną. Okay. Anything else? Okay. We'll see you back here. Hopefully 6 o'clock tomorrow morning. I zobaczymy się, mam nadzieję, o 6 rano. But if you're feeling really sleepy, sleep in. Jeśli ktoś jest bardzo senny, niech śpi dalej. You're much better off to sleep in and get a good rest, then you are to try to practice the whole retreat and be yawning through your meditation. Lepiej jest się dobrze wyspać, niż ziewać przez całe odosobnienie. Okay. Good, okay. Sorry.